Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony LLBK i znajdujemy się ponownie w Paladinie. Jak widzicie, jest mój czas na pikowanie. Przepraszam, na mocniej. Chyba wezmę Fernanda albo Rukusę. Nie no, Rukusę nie ma sensu, Makoa może? Że mój kolega tutaj... Dobra, Makoa niech będzie. Customize your champion. Przepraszam, czytałem wiadomość tej. Na razie widzę, że u mnie tak trochę średnio z tym wszystkim. Nie widzę ani drugiego tanka, ani supporta nawet. Dobra, support jest. I to nawet fajny support, więc jest dobrze. Mam nadzieję, że ta akcja będzie lepsza. O Jezus, i te skiny letnie, ała, aż boli. Po prostu, one tak bardzo nie pasują. I że ta papuga jest spoko akurat u niej. To jest akurat spoko nawiązanie, ale oprócz tego te skiny są po prostu okropne, tak jak mówię. Tak samo do Alexa. Skin letni jest beznadziejny. Mam nadzieję, że wezmą u nas drugiego tanka, bo u nich jest Fernando. Ja na początku chciałem wziąć, ale stwierdziłem, że nie chcę mi się jeszcze mówiąc go już bardziej tam expić, że tak powiem. A Koon to jest chyba drugi mój meczyk rankingowy, jeżeli się nie mylę? Chyba tak jakoś. Mam nadzieję, że weźmie drugiego tanka. Oni mają supporta, oni mają drugiego tanka. Weź kurczę, proszę cię goście drugiego tanka, bo ja przecież sobie z Fernando nie poradzę sam. Z drugiej strony kurczę Sky, Drogos. Bardzo mocne. Bardzo mocne postaci. Szczególnie ten Drogos na tą mapę jest w ogóle przewalony. Wiktor, warty poziom. Zobaczymy, mam nadzieję, że dobrze gra. Jeżeli nie, to będzie problem troszkę. Ja coś, że tego nie uciągnę przeciwko Fernando. Bo mimo wszystko Fernando, prawda, tarcze i wszelakie tego typu rzeczy. Jedyne co mogę, to go łapać, albo łapać przeciwników i obijać. W sumie to będę mógł kogoś przynajmniej z powietrza ściągnąć, tak? Na przykład właśnie Drogoza. Zresztą z góry może, bo w sumie nawet nie wiem, jaki mam zasięg tego mojego harpunu, kotwicy. Nie, kotwicy, dobra, to jest kotwica bardziej rzeczywiście. No i zobaczymy. Very nice idea to pick Victor. Ciekawe, czy to jest ironia, czy też nie. The battle is about to begin. Przepraszam, ale odpisuję koledze, bo mnie pyta o programowanie LED-ów i po prostu się mnie pyta o kilka spraw. Okej, okay. Bierzemy nasz... Cholera, zapomniałem o tym, że nie mam w ogóle pod niego talii. Ale jestem głupi. Jasne, gdy nie złożyłem tej talii przed meczem w końcu. Miałem pod niego złożyć talię, bo właśnie się zastanawiałem, czy by go nie wziąć. Oj, będę miał przesłane. To jest moja wina. W tym momencie przegraliśmy przeze mnie, jeżeli coś. Nie wiem, co bym nie wziął. Drogos. Średnio naprawdę te karty, ale są one nastawione pod skorupę, czyli będzie trzeba dużo ze skorupy korzystać. Szczerze mówiąc, nigdy się nie skupiłem nad analizą podstawowych talii, bo uważałem je za takie dosyć słabe, szczerze w większości. O, ładnie, zabiła Alexa. Okej, okay, 200 HP na sekundę, więc z wielką chęcią. Ktoś mi wziął kauteryzację? Nie. Właśnie kurczę, szkoda, że mi zbanowali Torvald, naprawdę. Gdybym go miał, to byłoby dużo, dużo łatwiej mi grać. Tam właśnie bug, cholera. Ale o dziwo, mi się całkiem nieźle. W sensie, oni się prawie tutaj nie wbijają do nas. To jest zaskakujące wręcz. Ale Damba, gdzie on jest? Ale nie wiem, pewnie gdzieś tam, co? Nie, tutaj jest.
nie? Poszedł. Ja sobie wezmę, odnowię trochę HP przy okazji tego. Widzę, że tutaj Fernando troszeczkę się przeliczył, powiedzmy, jeśli chodzi o swoje umiejętności. Możliwości. Będę sobie koniecznie niszczyciela. Pięknie. O, jeszcze ją zabiłem. Wow. Jestem w szoku, szczerze mówiąc. Fuck, właśnie. Chciałem jeszcze skorupę odpalić, nie zdążyłem już. Niszczycie czy kauteryzacja? Niszczycie chyba będzie bardziej sensowne. Widzę, że już u mnie kauteryzacja jest w teamie. Więc wezmę tak, dopalacz morale z chęcią. Może mi się bardzo przydać, szczególnie, że tak jak mówię, ta tal jest taka bardzo, no, jest bardzo podstawowa, tak? Bo jest podstawowa, aż na to dosłownie. Okej, okay, zabij ją? Nie zabij jej. Szkoda. Ja tam, ten drogos. Jeszcze jest ta Sky, jeszcze mnie wkurza. Co to jest? Myślę, że to graffiti, a to jest po mnie, po mojej postaci taki znaczek, jak, znaczy taki znaczek na, a jak się nazywa? Mogę sobie przypomnieć nazwę. Ślad po kuli, tak? Jeżeli można tak powiedzieć. Okej, okay, padł. Ksiądz, bardzo dobrze mi idzie zabijanie niestety tutaj, a to nie jest moja rola. Znaczy, dobrze mi idzie zabijanie, dobrze mi idzie dobijanie, bardziej bym powiedział. To jest takie dosłownie dobijanie chamskie. Okej, okay, zabili go. Super. Ja sobie odpalę skorupę, bo muszę się troszkę zregenerować. Dlatego taki... cholera. No właśnie. Chciałem się jeszcze obrócić z... skorupy właśnie też. A dziwię się, że skorupa mnie nie ochroniła przed tym, bo powinna... Myślałem, że bym działała jak... jak kamień, czy też jakaś inna osłona. Żeby od tego ulta mnie uchronić, aczkolwiek jednak nie wyszło troszeczkę. Widzę, że Victor na dość niewielkim HP idzie. Aczkolwiek całkiem do przodu. Mamy to mimo wszystko. Okej. Czy ten drogos właśnie znowu skrypszył? Tak, skrypszył mu się ult. Biedny drogos. Dobra, udało się. Okej, okay, przepchnęliśmy to. Szczerze mówiąc, słabo gram, uważam, ale... Z drugiej strony bałem się, że to bardziej będziemy przegrywali od samego początku. Cieszę się, że mam dobrych sojuszników znowu, bo... Czasem dobry team naprawdę wiele potrafi działać. O dziwo, Victor sobie bardzo ładnie radzi. Myślałem, że będzie gorzej. Właśnie chciałbym zobaczyć jego talię, co łaska. To jest też podstawowa talia. Bo mi się wydaje. W każdym razie jest... Nie uważam jej za jakąś mega dobrą. Bardziej pod granaty się nastawia, jeżeli już gram Wiktorem. Z tego co pamiętam przynajmniej. Chociażby pod cooking granatu. Czy tam jakkolwiek się nazywa. Gotowanie, wiecie. Przytrzymywanie zanim wybuchnie, tak? 5, 4, 3, 2. Dobra, wycofam się i troszkę zregeneruję jeszcze. Bardzo ładnie rzucił sobie tarczę idealnie z moją kotwicą praktycznie. Okej, okay, przyszedłem się tutaj zregenerować właśnie do rowera. Pięknie, zabity. Drogo sam, cholera. Kurzał strasznie. Ale raczej sobie już po nim poradzić. Naprawdę, oprócz Fernando i Maldawy nie mam jakiegoś problemów z punktem. Czasem coś tam Sky porobi. Znaczy spróbuję porobić. Właśnie, jak teraz na przykład. Pięknie, poszła. Właśnie o tym mówię. Oni, nie wiem, bardzo nie widać u nich pozostałych, tak? Drogo zawidać, absolutnie tak. Tutaj nie można temu zaprzeczyć ani nic. Ale oprócz tego tak bardzo średnio, jeśli chodzi o resztę. No, one escape zero. Super. Długo to oni nie pożyli. W tym swoim prawie, powiedzmy. GG to jest praktycznie. Nikt to już nie dobije, nie raczej w tym czasie, nie? No nie. Znaczy, ja tak jak mówię, uważam, że gram słabo. Talię mam bardzo podstawową, więc w ogóle bez sens. Ale wiem przynajmniej, że będę musiał sobie dorobić w końcu tą talię, bo
Mako jest fajnym tankiem, tylko że nie grałem nim, jak widać, z powodów dość oczywistych, tak? Nie udało mi się uniknąć jej ulta tutaj. W miarę. I w sumie niewiele więcej. Chciałem się jeszcze poregenerować, ale ona mnie niestety dopadła. Niszczyciela może na wyższy poziom, czemu by nie? I odnowę, czemu by też nie? Rzucić chociaż na jedynkę. Myślę, że może być. Jak w ogóle też wygrywamy raczej na tym punkcie, tak? U nich jest bardzo, bardzo ciężko z tym wszystkim. Dobra, tego Lexa im zostawię już. Ale nie zabili go chyba ostatecznie, to super. Zostawię im Lexa, żeby sobie pożył. Ostatecznie. Okej, okay, dobrze. No nie, chyba wpadł w końcu. Mam nadzieję, że go zabiją zaraz. Skorupa i bum, pięknie. Chyba troszeczkę bym nie trafił, albo... Nie wiem, w sumie, chyba nie trafił po prostu. Dobra, padł. Nie, no nie jest źle, naprawdę. Chociaż mogło być oczywiście lepiej. Widziałem tą właśnie Sky. Teraz chcieli mieć zgarnęli tutaj. A gdzieś to Sky poszła, mniejsza o nią. Widzisz, że zaraz nie zajdzie od tyłu. O, właśnie, ktoś tam zaszło chyba jednak. To nic, dobra, będę się po prostu walczyć tutaj na razie. Ja sobie włączę moją skorupę. To jest HP cały czas. Okej. Okej, zabił mnie. I ładnie, ładnie obronił tego Maldamba. Chociaż on i tak pewnie chyba został. 15 sekund. Więc trzeba tam szybciutko lecieć. Czy sobie jeszcze dokupię? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie udało się nam niestety. Szkoda, chciałem jeszcze na Hama tam, wiecie, próbować dojść, ale niepotrzebnie. W sumie nie, nawet chociażbym chciał, choćbym nawet chciał i... I poszedł te kilka sekund wcześniej, nie kupił tej przystani. To by mi to nic nie dało, bo mnie zastanowali. Myślę, tak. Szybki kill. Ja chyba znowu ktoś na mnie trafił, albo nie trafił, tylko że... Dobra, padnę. Nie, jednak nie padłem. Cudem. Cud. Pięknie. Znalazłem się w pierwszy jak idiota. Ja myślę, że o, nie padnę, nie padnę, hura. Dupa. Wpieprzyłem mi się centralnie pod celownik. Tutaj ten Grover też raczej padł, chyba. No, padł. Czekam na niego. Savage, no. Tym razem to my żeśmy się bardzo dali. Szczególnie ja, bo tam się dałem na tego ulta. Bardzo mocno nabić. A to mi nie przeszkadza, damy sobie radę, myślę. Podbiciem tego. A nawet jeśli nie, to i tak nam zostanie jeszcze jedna runda, tak? Ja pierdzielę. Skąd to Sky? A, z tyłu, jest super. No w sumie logiczne, tak? Ale... Myślałem, że jest przede mną w sumie, a to był Lex. A, wszystko jasne. Właśnie wydawało mi się, że to duży damage dostaje i myślę, że to Sky. Przepraszam, ślepy jestem. Czy widać. Czworo oczu to i tak za mało, jak widać. Maldama gdzieś tu jest. Postaram się tego Fernando odciągnąć tak w miarę. Sano pierdzie po prostu tutaj już, zaraz. Okej, okay. Tutaj ulta. Jeszcze nie pieprzą tam. Nie ma to sensu większego. Co, nawet trochę HP.
Niestety. Na triku, no właśnie. Ten double i chciałem powiedzieć, no i chyba triple nawet. Staliśmy. Dobrze. Przepraszam, że tak co jakiś czas cicho mówię, ale zastanawiam się po prostu, co jeszcze mogę lepszego zrobić. Pod nowe muszę iść przede wszystkim, bardzo mocno. Niestety, dupa. Chciałem go dobić, ale nie wyszło mi. W sensie za dużo miał HP trochę na dobicie. On w ogóle ma jakiegoś skina takiego chyba, tak? Że te skrzydła ma takie fioletowe. Kiedy je rozłoży, powiedzmy w cudzysłowie. Muszą do tego przy tym stanąć. Jak nie, to będzie koniec. Jeszcze się nie skończyło, wow. Ktoś tam musiał podbić najwyraźniej, może Grover albo ktoś. Tak, Grover tam bił. Tak jak mówiłem, niestety nie wyszło. Kauteryzacja na drugim, no to nie jest jakieś wysokie aż specjalnie. Kauteryzacja u nas też na drugim. Niszczyciele. Widzę, że Cassie wzięła pod iluminację, czyli pod Sky właśnie, żeby ją wykrywać. Nie wiem, ile to jest w ogóle jedna jednostka, więc dlatego tego raczej nie biorę. O! Wiktor ma ten, radziecki taniec, jak on się nazywał teraz, nie pamiętam. Ale też była taka fajna muzyczka w TF-ie do tego. I tak mi się cholernie podobała. Chyba mniejsza o to. Ostatni tak naprawdę punkt zapalny, ostatnia szansa na cokolwiek. Lex w ogóle ma i Fernando mają mistrzowską jazdę. Myślałem, że Lex bardziej pod ultę się nastawi rzeczywiście. Ale dobra, jak tak wybrał, to czemu by nie, tak? Sky? Fuck. Dobra, udało mi się przeżyć jakoś. Tutaj udało się tam kogoś zabić, jeszcze to jest ten Makoa. Przepraszam, Makoa, Maldamba. Tak, pomyliło mi się, przepraszam. Makoą to ja jestem. O, udało się go zabić, wow. Właśnie chciałem już uciekać. Czemu się bałem, czy mam F-kę. Świetnie, piękne przyciągnięcie Fernando. Najlepsze na świecie. Przydałoby się go zabić. Teraz w drugą stronę, on odpalił ulta. Cholera, niedobrze. Dałem się zabić. Od nowa najwyżej na trzeci poziom, tak? Czy jest inna? Dobra, nie, tylko od nowa mogę wrzucić. To jest jedyny sensowny wybór aktualnie. Procentowo na razie wygrywamy, ale nie wiadomo jak długo to jeszcze potrwa, tak? Przydałby nam się ulti jakiś taki obszarowy dobry. Przegraliśmy. Bardzo nie tu przegrałem. Tak jak mówiłem, myślę, że to moja wina. W dużym stopniu. Bo wziąłem tą podstawową talię, nie myślałem o tym, że nie mam tej talii. Oh, fuck! No jestem zły na siebie, tak? No to, a no tak, to jest to zagranie, co zabił trzech. Bardzo sensownie zresztą. To dostał, ale no jestem zły, tak? Bo dobrze poszło. Myślałem, że wygramy to na podstawowych taliach i dupa. To z mojej winy najgorsze to jest. Dobra, nic moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie też kolejne odcinki. Nie wiem tylko co miałbym go reportować. Mam nadzieję, że obejrzycie też kolejne odcinki, no to był pierwszy mecz Makoa, jak się nie mylę. Makoa, gdzie on tutaj jest? Tutaj jest Makoa. Nie, trzeci mecz, naprawdę? Na podstawowej talii już aż na nim grałem, dobra. Mniejsza o to. Mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie też kolejne odcinki z Paradisów, jak to mieście, z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.